Witajcie ponownie na kanale Castorama Polska, na którym do tej pory mogliście obserwować wiele remontowych historii, ale wy z pewnością czekacie na kolejną z nich. Nasze stare mieszkanie doczekało się już nowej funkcjonalnej łazienki, a ślepa kuchnia połączyła się z salonem, by cieszyć oko, ale i podniebienie. Nawet przedpokój ma już swoją własnoręcznie dociętą na wymiar szafę. Pozostało jedno pomieszczenie, które zamierzamy przeznaczyć na sypialnię. Pamiętajcie, że wasze wsparcie w postaci komentarzy i polubień napędza nas do działania, dlatego liczymy na wasze opinie. Nie zapominajcie o tym, a teraz zapraszamy was na kolejną remontową historię. No dobrze, a zatem czas wziąć się za mały pokój, który dotychczas był nieco zapomniany, zdominowany przez starą meblościankę i sporą kanapę. Postanowiliśmy jednak dać mu nowe życie i zamienić w przytulną sypialnię. Mamy już pomysł, jak maksymalnie wykorzystać każdy centymetr, tak by było tu miło i funkcjonalnie. Okej. Biała rękawica została rzucona. I teraz tak, mamy pokój w prostokącie z dwoma ukrytymi rzeczami. Pierwszą rzeczą jest barek. To jest sentymentalny, zawsze za dzieciaka, czy u babci, czy u cioci, zawsze się otwierało barek. I nieważne co tam było, zawsze to było coś interesującego. A drugą ukrytą rzeczą jest Arch. Może go nie widzicie, bo to twoje ninja. I klasycznie, cała ściana to jest jedna meblościanka. I człowiek się zastanawia, czy ludzie naprawdę mieli tyle rzeczy, żeby wypełnić taką meblościankę? Po pierwsze, mieli tyle rzeczy? Po drugie, w piwnica też zawsze była cała wypełniona. Zaczynamy etap wynoszenia mebli, żeby przygotować pokój do remontu. Niby wszystko z szafek zostało już dawno pousuwane, ale przed wyniesieniem warto dwa razy sprawdzić wszystkie ruchome półki, tak by niespodziewanie nie wypadły podczas przenoszenia. Udało mi się złapać szafę! Kto wiedział, że to jest takie ruchome, o? To nie jest przyczepione w ogóle do dołu! No tak, dodatkowo trzeba upewnić się, że na górze mebli nie zostało nic, co mogłoby spaść w najmniej odpowiednim momencie. Każdy z nas rzucił okiem, ale jak to mówią, przezorny, zawsze ubezpieczony. Lepiej dmuchać na zimne, zanim zabierzemy się za grubsze prace. Czasami jest tak, że jak się robi remont po kimś, no jak to zazwyczaj bywa, to się znajdzie nawet małe dzieła sztuki. Wieszaki od znanych projektantów z Berlina, Felix Gribalte oraz, uwaga, z Grünberg, czyli z Zielonej Góry, pan Fiedler. Któż wie, czy to nie jakieś drogocenne znalezisko, dlatego warto dwa razy oglądać wynoszone rzeczy, by mieć pewność, że nie usunęło się żadnej perełki. Ale nie samym remontem człowiek żyje. Zanim zabraliśmy się za poważniejsze prace, trzeba było zjeść coś konkretnego. Choć może to niecodzienne na remoncie, zrobiliśmy przerwę na grillowaną kiełbasę. Niektórzy aż z podziwem otwierali oczy na taki posiłek. Ślinka leci od samego patrzenia, ale wróćmy do zdzierania tapet. Przypominamy, że łatwiej się ją usuwa, używając spryskiwacza z wodą i płynu do mycia naczyń, albo też profesjonalnego środka dostępnego w Castoramie. Tak czy inaczej, robota idzie znacznie szybciej, mniej nerwowo i pod koniec dnia mamy już przygotowane miejsce do działania. Poszpachlowałem te wszystkie większe ubytki i dziury, a teraz pora na gładź szpachlową, którą nakładam wałkiem. Co tu dużo mówić, kiedyś tapeta świetnie maskowała drobne nierówności, ale teraz chcemy, żeby ściany były jak lustro. Zamiast bawić się w łatanie każdej dziurki szpachelką, lepiej wziąć wałek i nałożyć gotową gładź szpachlową. Wystarczy tylko wyrównać wszystko na gładko, żeby ściany wyglądały jak nowe. Zanim zabraliśmy się za podłogi, musieliśmy ściągnąć stare panele. Pod nimi czekała na nas jeszcze warstwa gumoleum i starych płytek. Po usunięciu wszystkiego okazało się, że podłoga ma sporo nierówności. Zdecydowaliśmy się więc na kolejne gotowe rozwiązanie, które ułatwia remont. Wylewkę samopoziomującą. To szybki sposób na zniwelowanie spadków, dzięki czemu mogliśmy planować dalsze prace. Teraz z całej powierzchni delikatnie zmiatam odrobinę pyłu, który pozostał. Niewiele jego jest, ale zawsze warto to zrobić. No i za chwilę wlatuję tutaj grunt. Zaczynamy oczywiście od gruntowania ścian, bo to podstawa przed malowaniem. Dzięki temu farba będzie lepiej się trzymać, a ściany staną się gładkie i wyrównane. Bez tego no ani rusz. Dopiero potem przechodzimy do właściwego malowania. Jeśli do tej pory zastanawialiście się tylko nad kolorem, pamiętajcie, że ważne są też właściwości farby i to, do jakiego pomieszania są dedykowane. W jednym z odcinków Co wybrać? Dokładnie omówiliśmy ten temat, więc koniecznie sprawdźcie go, żeby podjąć właściwą decyzję. My tu gadu gadu, a tu panele już się układają. A któż tu tak pięknie zrobił panele? Tak to wasz pani. Au. A kurwa, ładny świat! To, na czym tak wdzięcznie Abi grał, to podkład pod panele, który składa się jak harmonika, a przy tym wyrównuje podłoże i wygłusza dźwięki. Po rozłożeniu go na folii zabraliśmy się za układanie paneli. Zamek na pióro wpust sprawił, że montaż szedł błyskawicznie, a panele wskakiwały na swoje miejsce niemalże same.
Nie wiem, czy to widzicie. Jeszcze jest szczelina, ale po to ma się gumowy młotek. Teraz już wiecie, skąd się wzięło powiedzenie nic na siłę, wszystko młotkiem. Tak czy inaczej, podłoga jest na swoim miejscu i pokój wygląda jak w stanie deweloperskim, ale coś tu widzę jeszcze Arciemu nie za bardzo pasuje. Jak widzicie, powstała już konstrukcja pod zabudowę, tylko to dwóch rur. Ze ścianki będą wychodziły te dwie rurki plus grzejnik. Będzie to o wiele lepiej wyglądało, ale tak naprawdę grzejnika i tak nie będzie widać, bo zakryją go firany. Czas na płyty. Archie postanowił ukryć te nieszczególnie estetyczne rury, więc idealnym rozwiązaniem okazało się zrobienie stelaża i zabudowanie go płytą karton gips. Lekka konstrukcja, a świetnie sprawdza się w takich sytuacjach. Skoro Arciemu tak dobrze idzie ukrywanie tych niechcianych elementów, no to zostawmy go na chwilę przy zabudowie i skoczmy do Castoramy w poszukiwaniu szafy, która idealnie wpasuje się do naszej sypialni. Świetną opcją są meble serii Atomia. Mają sporo możliwości konfiguracji, więc bez problemu dopasujecie je do swoich potrzeb. Różne układy, półek, szuflad, drzwi, no można to sobie fajnie zorganizować. Ale oprócz szafy trzeba też porozglądać się za drzwiami, chociaż zawsze miałem z tym problem, które to lewe, a które prawe. Słuchajcie, rozpoznanie tego, czy drzwi są lewe, czy prawe, jest mega prostą sprawą, bo wystarczy po prostu stanąć przed drzwiami, otworzyć je na siebie i zobaczyć, z której strony są zawiasy. W tym przypadku mamy zawiasy z prawej strony, czyli drzwi są prawe. Jeżeli tutaj otworzymy drzwi, i zawiasy są z lewej strony, mamy drzwi lewe. Proste? Proste. Oj, jest tu co otwierać, więc warto znać temat. Oprócz drzwi wejściowych mamy całą gamę drzwi wewnętrznych, wykonanych z różnych materiałów, ale to, co najbardziej mi się spodobało, to ukryte drzwi. Wpasowują się w ścianę, tworząc minimalistyczny efekt. No wyglądają, jakby ich w ogóle nie było, a jednak są. Prawdziwa magia w aranżacji wnętrz. A jeśli macie mało miejsca, to drzwi harmonijkowe będą strzałem w dziesiątkę. Są praktyczne, bo nie zabierają przestrzeni, tak jak i drzwi przesuwne, które poruszają się po prowadnicy. No i chyba w tym rozwiązaniu Archie upatrzył swój cel. System drzwi przesuwnych, myślę, że będzie fajnie tutaj pasował. Czarny byłby troszkę tutaj w tym pokoju chyba za ciężki, więc polecimy w kolorze srebrny. No to czas zabrać się do roboty. Montaż nie jest jakiś skomplikowany. Wystarczy nad otworem drzwiowym wymierzyć miejsca mocowania pod prowadnicę. Potem zakłada się rolki na skrzydła oraz montuje stoper. I już po chwili można cieszyć się z przesuwnych drzwi. I słuchajcie, elegancko wszystko działa. Teraz tylko dokręcić stopery, wyregulować drzwi dokładniej. No i oczywiście wytrzeć to piękne skrzydło. To jednak, jak widzę, nie koniec majsterkowych przygód, bo Archie znów coś kreśli na kartonie i dokładnie mierzy ściany. Wygląda na to, że w jego głowie rodzi się kolejny projekt łóżka do sypialni, a trzeba przyznać, że ma w tym wprawę. Tworzył już zarówno większe, jak i mniejsze modele, od wysuwanych łóżek po te bardziej okazałe w stylu królewskim. Trzeba przyznać, że przez te lata zyskał spore doświadczenie. Słuchajcie, no pomierzyłem tutaj, no i po prostu wychodzi tak, że nawet niewielkie łóżko, a i tak sporo tutaj miejsca zajmie. No ale pomieszczenie nie jest wielkie, więc trzeba sobie radzić. Decyzja zapadła i możemy obserwować kolejną inspirację na budowę łóżka. Jak wiadomo, najlepiej pracuje się z drewnem, bo kantówki łatwo pociąć, skręcić i zrobić coś naprawdę solidnego. Na przykład podstawę, która będzie musiała wytrzymać obciążenie podwójnego materaca. Wszystko jest tu skrupulatnie przemyślane, liczy się stabilność i komfort, ale też funkcjonalność. Jestem zadowolony naprawdę, bo konstrukcja, zobaczcie, solidna. No nic, lecimy dalej. Ponieważ rama łóżka będzie dość wysoka, Archie postanowił dodać do projektu schodki, które nie tylko ułatwią wchodzenie, ale też dodadzą całości wyjątkowego charakteru. Obudowa powstaje z płyty meblowej, która będzie pasowała do reszty mebli w sypialni, a stopnie? Te zrobił z blatu dębowego, który nie tylko pięknie się prezentuje, ale jest też niezwykle trwały. To połączenie będzie robić wrażenie. Słuchajcie, na temat jest taki. Będziemy tutaj mieli wielką szufladę. Wyjeżdżamy. No i teraz opcja zależy od Was, jeżeli sobie takie łóżko będziecie robić. Czy robicie sobie tajną skrytkę i te schody po prostu będą się wysuwać i macie jeszcze przeogromną przestrzeń pod łóżkiem. Moim zdaniem mi nie jest taka opcja potrzebna. Wystarczy spokojnie ta szuflada wyjeżdżająca i te trzy szafy, więc ja te po prostu schody przykręcam. Jak widać, to nie koniec sprytnego wykorzystania przestrzeni. Pod łóżkiem powstaje duża, wysuwana szuflada, idealna na wszystkie te rzeczy, które zwykle nie mają swojego miejsca. Front szuflady zostaje natomiast otoczony dookoła deską, która tworzy praktyczną półkę na książki, telefon czy cokolwiek innego, co warto mieć pod ręką przed snem. No i tutaj będzie półka jedna u góry, tutaj będzie druga, no jakoś, jakoś. W każdym razie będzie też wisiał telewizor,
ale fajnie to będzie zabudowane. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Teraz przyznajcie się w komentarzach, jesteście team telewizor w sypialni, czy team antytelewizor w sypialni? Ja należę do tego pierwszego, bardzo lubię zasypiać przy jakimś fajnym serialu, ale inni wolą sobie poczytać książkę. Jeżeli nie chcecie telewizora w sypialni, to oczywiście możecie sobie zrobić jakieś półeczki tutaj i inne ozdoby poukładać. Po grubszym majsterkowaniu zawsze przychodzi czas na te drobniejsze prace wykończeniowe. Zamiast wstawiać nowy parapet, Archie postanowił wykończyć go tym samym rodzajem drewna. Przytulności w sypialni dodadzą także firany, zasłony i odpowiednio dobrane oświetlenie. To właśnie te detale sprawiają, że pokój staje się miejscem, gdzie naprawdę chce się odpocząć. To się może powiedzieć, że jestem uparty, no ale uwielbiam te lampy. Wolę to niż żyrandole. Po prostu, jeżeli wyłączymy, to po prostu to znika na tle sufitu. A jeżeli chcemy włączyć, proszę raz, mamy mocniejsze światło, jeszcze raz, takie romantiko. I jeszcze słabsze, o właśnie, sam raz do sypialni. Polecam Wam, ja to uwielbiam, a jeżeli nie, no to jest przeogromny wybór różnych lamp i żyrandoli w Castoramie. Przerobienie małego pokoju w bloku na sypialnię to spore wyzwanie, ale efekt robi wrażenie. Zamiast klasycznych rozwiązań postawiliśmy na sprytne zagospodarowanie przestrzeni. Do tego dochodzą półki na drobiazgi i telewizor zamontowany na ścianie. Wszystko to świetnie wpasowuje się w nowoczesną aranżację. Jasne kolory, drewno oraz firany i zasłony dodały wnętrzu przytulności, a drzwi przesuwne są idealnym rozwiązaniem w małym pomieszczeniu, bo nie zajmują dużo miejsca. Tak zorganizowana sypialnia jest nie tylko funkcjonalna, ale też stylowa, co z pewnością będzie sprzyjało codziennemu relaksowi. Jeśli podobają Wam się takie remontowe projekty, to zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. To tylko jedno kliknięcie, a będziecie na bieżąco z najnowszymi filmami. Pamiętajcie też o innych odcinkach i remontowych projektach, jakie do tej pory dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia!